Budowanie nowoczesnego patriotyzmu przy użyciu nowoczesnych technologii. To hasło dzisiejszego konkursu historycznego Patria Nostra. W małopolskiej edycji wzięło udział prawie 200 licealistów i gimnazjalistów. Ich zadaniem było stworzenie krótkiego filmu lub animacji ukazującej ważne wydarzenie z historii Polski. Nina Janus. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, warszawska syrenka, rabacja galicyjska i pierwszy gol strzelony przez Kazimierza Dejnę dla Polski. To tematy filmów wyróżnionych w konkursie Patria Nostra. Zwycięska drużyna postawiła na polską sztukę. Swoją pracę poświęciła Stanisławowi Wyspiańskiemu. Opisujemy w skrócie jego życiorys, co nie ukrywam, że było troszeczkę trudną rzeczą, ponieważ 30 sekund na ujęcie jego całego życia nie jest łatwą sprawą, ale jakoś nam się udało i zostało to docenione. Do konkursu Patria Nostra zgłosiły się 74 szkoły, większość z Małopolski, ale nie tylko. Prace nadesłały również polskie szkoły z całego świata. Trzecie miejsce za animację o Królowej Bonie zajęła grupa gimnazjalistek, które przyjechały aż z Kazachstanu. Wszyscy jesteśmy Polkami, bo na przykład mam babcię i dziadka, które byli Polakami, jak i dziewczyny. I dlatego Polska dla nas jest jak ojczyzna, do której chcielibyśmy wrócić się. Budowanie poczucia wspólnoty i patriotyzmu w młodych ludziach to właśnie cel konkursu Patria Nostra. Poprzez udział w konkursie my wygrywamy tych ludzi dla Polski. Taki młody człowiek, jeśli wcieli się w rolę bohatera, rotmistrza Pileckiego, ojca Maksymiliana Kolbe lub inną postać historyczną, albo zapozna się z wydarzeniem historycznym, on już jest zarażony polskością i historią do końca życia. Oni są bardzo świadomi swojej polskości, naśladując swoich młodych przodków, którzy walczyli o Polskę, chcą też świadczyć o Polsce dzisiaj. Historia jest bardzo, bardzo ważna. A powiedziałbym szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy w naszych szkołach, w porównaniu nawet do tego, co ja chodziłem do szkoły, to nastąpiła duża, duża eliminacja historii, ograniczenie, zmniejszenie ilości godzin. I stąd uważam, że każdy taki konkurs jest bardzo istotny, bo jednak on pobudza młodzież. Zwycięskie filmy zostaną wyróżnione w nietypowy sposób. Jeszcze w tym roku będzie można je oglądać na telebimach w dużych miastach całej Polski. Nina Janus, Kronika.